Pionierski zabieg w samodzielnym szpitalu klinicznym imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach. Pacjent z Kielc, który do tej pory słyszał tylko na jedno ucho, wkrótce będzie słyszał na obydwa. Właśnie wszczepiono mu specjalny implant. Paweł Jędrusik. Dzięki temu małemu urządzeniu pan Marek Beza z Kielc będzie słyszał nie tylko jednym uchem. Myślę, że to jest dla mnie ciekawe doświadczenie, bo ten ubytek słuchu mam gdzieś od 50 lat. To był wypadek taki w szkole. No i tutaj ta kwalifikacja poszła bardzo szybko. Zabieg też dosłownie w ciągu paru dni. Nie czułem żadnego bólu, obudziłem się. Po 3 godzinach jest wszystko bardzo dobrze. Ten implant słuchowy różni się jednak od tych, które wszczepiano na Śląsku do tej pory. Przede wszystkim jest tak zwanym implantem aktywnym. Oznacza to, że jego wibrująca część znajduje się wewnątrz ciała, a nie jak do tej pory na zewnątrz. Dzięki czemu jakość dźwięku jest znacznie lepsza. Ale to nie wszystko. Implant magnetyczny oznacza to, że połączenie części zewnętrznej procesora z częścią wewnętrzną jest na magnes. Nie ma tutaj przechodzącego przez skórę wspornika, a więc tego elementu, który był stosowany w dotychczasowych rozwiązaniach tutaj w szczepionej klinice katowickiej. Natomiast jest magnes, a zachowana jest ciągłość skóry. Pan Marek Beza operację przeszedł dzisiaj. Nie oznacza to jednak, że od razu będzie dobrze słyszał. Pacjent będzie słyszał dopiero po założeniu tej części zewnętrznej magnetycznej, to jest około 4-5 tygodni po dzisiejszej operacji. Czekamy na wygojenie rany, na usunięcie szwów i po pełnym wygojeniu spotykamy się na tak zwaną aktywację implantu, czyli na założenie tej części zewnętrznej. U tego pacjenta przede wszystkim będzie w pełni możliwa ponownie lokalizacja dźwięku, ponieważ u tego pana jest bardzo głęboki niedosłuch na jedno ucho. W samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym w Katowicach szacują, że jeszcze w tym roku podobny implant uda się wszczepić 5 osobom.